sprawę o zbyciu nieruchomości między cmentarzem a kościołem świętej Anny, byłem przekonany, że naszym celem jest budownictwo wielomieszkaniowe. Z zaproponowanej tutaj ceny wynika, że niestety, ale ten wariant przez spółdzielnię na pewno nie przejdzie i podejrzewam, że będzie to inny cel, albo kupi bezpośrednio jakaś firma wielosieciowa, wielkosieciowa, albo jakaś spółka, która potem coś z tym zrobi dla tej firmy. Sprawa następna, pomysł tej działką na centrum podoba mi się na pierwszy rzut oka, ponieważ nasza koncepcja pierwotna i chyba najbardziej słuszna zmierzała do tego, żeby tam zrobić halę widowiskowo-sportową. Jeśli by się to dało połączyć, oczywiście teraz biorąc pod uwagę, że nie chcemy baseny tego od wojewody, no to również fajna sprawa, jak tam powstanie coś nowego, akwapark czy tam jakieś inne jacuzzi i fitnessy. Także ja byłbym nawet skłonny do zmiany, przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania pod warunkiem, że dostaniemy szczegóły dotyczące tego, co tam ma być, że to się zwróciło w ocenie pana 8. Trzecia sprawa, przez tyle czasu, miesięcy, dyskutowaliśmy na temat lokalizacji mieszkań, tych socjalnych. Ostatnie pismo pani burmistrz dotyczyło trzech lokalizacji, więc na tej składowo-przemysłowej i plus Jeziorna, a teraz wyskakuje czwarta lokalizacja, najbardziej pewna. Bardzo zbliżona do tej takiej mało oficjalnej, bo była też lokalizacja przy kurnikach w Świdrach, a tutaj z kolei jest w miejscu, gdzie w zasadzie mogą być kurniki. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że tam nie będą kury mieszkały, tylko będą mieszkali ludzie, ludzie biedni. I to biedni nie tylko finansowo, ale i społecznie. A najbliższy sklep to jest około kilometra, sklep spożywczy. Albo do Bystrego będą musieli dupać, albo... Panie popieram, pan Trybek.